Któż z nas nie zna tego przykazania? Będziesz kochał Pana Boga swego, z całego serca swego, z całej swojej duszy, ze wszystkich swoich myśli, całą swoją osobą. Wszyscy znamy to przykazanie. Przynajmniej raz je słyszeliśmy. Obiło nam się o uszy. I wiemy, że mamy Pana Boga kochać. Święty Jan, apostoł ewangelista, bardzo często w swojej Ewangelii mówi o miłości Boga do człowieka i o tym, że człowiek powinien na tą miłość odpowiedzieć bardzo hojnie. I wszystko niby jest w porządku, wszystko niby jest zrozumiałe, ale kiedy próbujemy to zrealizować, to okazuje się, że są pewne poważne trudności, bo kochać Boga to zupełnie co innego niż kochać drugiego człowieka. Kochać człowieka, którego się widzi, do którego można się przytulić, którego można ogarnąć swoją myślą, swoją wyobraźnią, nawiązać z nim więź emocjonalną, to jest konkret. To jest miłość, którą znamy. Tymczasem, kiedy tego wszystkiego próbujemy użyć w spotkaniu z Panem Bogiem, to okazuje się, że to nie działa albo na niewiele się przydaje. A święty Jan mówi nam dzisiaj tak. Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego i będziemy w nim przebywać. Kto mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale tego, który mnie posłał, Ojca. Takie słowa Jezusa zanotował święty Jan w swojej Ewangelii. Więc cóż one mogą znaczyć? Czym różni się miłość Boga do Boga od miłości ludzkiej do drugiego człowieka? Kiedy zadamy sobie to pytanie, to musimy powiedzieć tak, że miłość do Boga, miłość Boga różni się przede wszystkim tym, że ten, którego kochamy, jest nieogarniony, wieczny, bezcielesny, więc musi w nas się uruchomić coś zupełnie innego niż to, czego używamy w relacji z drugim człowiekiem. A Pan Bóg nam mówi, przyjdziemy do Niego. Ten, kto mnie umiłuje, przyjdziemy do Niego, zamieszkamy w Nim. Więc spróbujmy zderzyć przynajmniej dwie miłości ze sobą. Ta miłość, którą doskonale znamy, którą nazywamy eros, zakochanie. Czym ono jest? Zakochanie to relacja międzyosobowa, wynikająca z upodobania sobie w kimś. Siła tego upodobania rodzi zależność emocjonalną od kogoś. I na miarę siły tej zależności emocjonalnej, wręcz uzależnienia emocjonalnego od kogoś, występują dwa zjawiska. Utrata zdrowego rozsądku i zdolności decydowania o sobie. To jest zakochanie. Natomiast czym miałaby być miłość do Pana Boga w odróżnieniu od tego? No troszkę ta miłość do Pana Boga jest podobna, bo chcemy zjednoczyć się z Panem Bogiem. Chcemy się w Nim zatopić. On chce zamieszkać w nas, więc do jakiejś jedności komunii ma dojść. Ale jednak miłość do Pana Boga to zupełnie co innego. Więc czym ona jest? Ona jest bezkresem. Ona jest przekroczeniem jakichkolwiek pragnień, które w nas są. Po to podałem definicję zakochania, żebyśmy uświadomili sobie, że to wszystko musimy przekroczyć i nasza miłość musi być większa od tego wszystkiego. Bo miłość Boga jest większa niż cokolwiek. Moglibyśmy podobnie opisać sobie miłość, którą nazywamy filia, czyli miłość przyjaźni. I okazałoby się, że znowu wszystko, czego po ludzku doświadczamy w miłości przyjaźni, jest za małe. Miłość Boga, miłość do Boga jest miłością większą. Większą niż wszystko inne. Więc jaki z tego wniosek? Do czego Pan Jezus w Ewangelii nas dzisiaj zaprasza? Do jakiej relacji? Kiedy mówi, że chce zamieszkać w nas? Kiedy Go umiłujemy? Jak Go mamy umiłować? Musimy zostawić za sobą wszystkie ludzkie miłości. Filia, eros, agape, storge, czyli miłość,
kochanków, miłość przywiązania, miłość przyjaźni, nawet miłość, która jest całkowitym darem z siebie, każda z nich jest za mała. To wszystko, co ma zrodzić się między mną a Panem Bogiem, musi być od tego, co znamy, większe. Więc z czym pozostajemy? Pozostajemy z niczym, z pustką. Miłość do Pana Boga jest niczym, jest pustką. Staje się czymś, staje się pełnią, tylko dlatego, że Bóg przychodzi i w nas zamieszkuje. Więc my możemy wyrazić tylko pragnienie, mgliste, nieokreślone, które jest niczym, ale jednak jest skierowane ku Bogu. I kiedy Ojciec, Syn i Duch Święty przychodzą i zamieszkują w nas, wtedy to nic staje się wszystkim.